następna karetka przyjechała, straż pożarna, która na pewno za chwilkę zabezpieczy całe miejsce zdarzenia już w sposób profesjonalny, z użyciem profesjonalnego sprzętu. Także widzimy tutaj bardzo dynamiczną akcję. Proszę bardzo, przy użyciu koca termicznego jeden z ratowników zabezpiecza pacjenta przed utratą ciepła. Jest to bardzo ważne, jeżeli byłyby niesprzyjające warunki atmosferyczne, jeżeli osoba oddycha.